witam was serdecznie. Chciałem, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza na rozdziale 7, werset 7 i 8. A więc, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Jest to, myślę, że bardzo dobrze znany werset, przez niektórych nawet na pamięć. Przeze mnie też swego czasu, gdy chodziłem na szkółki. Ale to jest właśnie niesamowite, że czytając Biblię, nawet wersety, które znamy na pamięć, gdy przeczytamy 11 raz, my jesteśmy w stanie wynieść z nich coś nowego. Ja ostatnio przez moje doświadczenie wyniosłem z tego wersetu coś nowego, czym chciałbym się podzielić. Mianowicie, gdzieś około 2 tygodni temu musiałem dotrzeć do banku, aby podpisać umowę. Mieszkam w Katowicach, więc musiałem w trakcie tygodnia przemieścić się do Bielska. No i oczywiście wyszedłem na autobus, żeby potem pojechać pociągiem. Ale po drodze wraz z kilkoma przechodniami zauważyliśmy rowerzystę, który się przewrócił. Jak się okazało, był pod wpływem alkoholu, więc trochę to trwało, zanim dał się podnieść i pozwolił sobie, abyśmy mu pomogli. Jak się okazało, uciekł mi ostatni autobus. Nie byłem w stanie w ogóle dotrzeć do dworca. Nie wiedziałem, co mogę uczynić. Stwierdziłem, że albo wracam do domu na nogach, do Katowic, albo po prostu spróbuję złapać stopa. Taka myśl mi przyszła. No i był wieczór, 21, ja ubrany na czarno praktycznie, wysoki szczupły z kapturem, bo było zimno i myślę, no akurat mi się uda, nie? Wyszedłem, droga dwupasmowa, zatoczka, ciemno, nikt pewnie by nie widział, żadnych odblasków nie miałem. No i tak stałem, od razu zawołałem do Boga, Panie Boże, jeśli taka jest Twoja wola, proszę, aby ktoś się zatrzymał, aby udało mi się dotrzeć do dworca. No i tak mijał czas, minęły minuty, nic się nie wydarzyło. Po jakiejś chwili zawołałem, ale z innym nastawieniem. Zawołałem do Boga, jeśli taka jest Twoja wola, Boże, ja wierzę, że Ty jesteś wszechmocny, wiem, że Ty jesteś wszechmocny, wierzę, że Ty możesz to uczynić. Wierzę, że Ty jesteś w stanie to zrobić, że nawet osoba, która nigdy nie zatrzymywała się na stopa, zatrzyma się, żeby mnie podwieźć. Z taką ufnością zawołałem do Boga. No i ta moja ufność była taka entuzjastyczna, że jak przyjeżdżało każde auto, mówię, o, to się zatrzyma. Nie, minęło, to się zatrzyma, to minęło. Tak, dobra, to teraz na pewno to minęło. Kurczę, moje zaufanie takie, o, no to fajnie. No i tak minął czas, patrzę na zegarek. No niestety minął tak na tyle czas, że stwierdzam, że w tym czasie już nie dotrę do dworca na pewno. No i zawracam do domu. Taki, no widocznie Pan Bóg miał taki plan, chcę, żebym pojechał następnym pociągiem. Trudno. Idę, nagle patrzę, stoi auto na awaryjnych na dwupasie. Myślę, coś się stało. Nagle patrzę, wrzuca wsteczny, cofa w moją stronę. Ja takie, o, czyli jednak ktoś się zatrzymał. Podbiegam do auta, okazało się, że pewna młoda kobieta postanowiła się zatrzymać. Widocznie byłem mało odstraszający. Podwiozła mnie. Oczywiście trafiliśmy na same zielone światła i pustą drogę, dzięki czemu zdążyliśmy, nie wiem jakim cudem. I mogłem zdążyć do banku, mogłem zdążyć wszystko załatwić spokojnie, także dziękuję Bogu, bo to jest Jego działanie. I właśnie ten przykład pokazał mi, jaką powinniśmy mieć nastawienie, jakie powinniśmy mieć serce podczas modlitwy, bo wielokrotnie zanosimy prośby do Boga, ale pytanie jest, jakie mamy serce. Bo gdy prosimy kogoś, aby coś uczynił, to czy prosimy go z nastawieniem, że a i tak tego nie zrobi. Proszę cię o coś, a i tak tego nie zrobi, takie puste prośby. Czy jeżeli kogoś prosimy, to wierzymy, czy on to wykona. Jeżeli prosisz dziecko, żeby było grzeczne, to czy chcesz, żeby było grzeczne i masz nadzieję, że będzie grzeczne, czy mówisz, bo ci się nudzi, to powiem coś do dziecka. Jeżeli pukasz do drzwi, to kołaczesz, bo chcesz i pragniesz, aby ktoś otworzył. Nie pukasz, bo ci się nudzi. Pukasz, bo wierzysz, że ktoś w końcu otworzy. I ten przykład pokazał mi, że powinniśmy mieć takie serce, ochocze i pełne wiary. Że gdy wołamy do Boga, musimy uwierzyć, że Bóg jest w stanie to zrobić. Bóg jest wszechmocny. I jeżeli Mu zaufamy, to On to wykona. Bo jak możemy wierzyć, jak możemy chcieć, aby Bóg spełnił nasze modlitwy, skoro nie wierzymy, że On może to zrobić? Powiecie na to amen? Dokładnie. Jestem tego zdania, że musimy uwierzyć w to, o co się modlimy. Musimy być pełni przekonania, że Bóg to wykona. Nawet jeśli to jest najbardziej odrealniona rzecz. Nie zapominajmy, że nasz Bóg jest wszechmocny. Nawet jeśli to jest najbardziej ateistyczna osoba, którą masz w pracy, pomódl się Niego, ale z wiarą, że Bóg może go zmienić. Jeżeli masz najbardziej katolicką rodzinę, jaką można mieć i do nich nic nie trafia, módl się, ale z wiarą, że Bóg może to zmienić. Przynośmy w modlitwach
te rzeczy, które nam ciążą, które mamy na sercu, ale z wiarą, że Bóg może to zmienić, bo to naprawdę da efekt. I kolejną rzeczą, która jest w tym wersecie, którą chciałbym wam się podzielić, z wami podzielić, jest druga część, bowiem w tym wersecie 8 jest napisane: każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Z tego wersetu tak naprawdę to jest Boża obietnica. To nie są puste słowa, to jest obietnica, ale to też ten fragment nie ma takiego zapisu, jakbyśmy często chcieli, że każdy bowiem, kto trzy dni prosi, czwartego otrzyma. Kto zapuka 8 razy, za 9 mu otworzą. Czy kto będzie szukać 5 minut, w 6 minucie coś znajdzie. Ten werset nie wskazuje na to, że Bóg od razu odpowiada na nasze prośby. Często musimy wiele miesięcy czy lat poświęcić na modlitwę, aby Bóg spełnił nasze prośby. I to jest normalne i nie możemy się demotywować lub zaprzestawać naszej gorliwej modlitwy, bo nie otrzymaliśmy efektu od razu. Powinniśmy trwać w modlitwie i wierzyć, i trwać w gorliwej, pełnej zaufania i pełnej wiary modlitwie do Boga, a to przyniesie skutki, bo tak jak jest napisane w Biblii, to o co prosimy, otrzymamy. To, o co będziemy się modlić, zostanie spełnione, a to, czego szukamy, zostanie znalezione. I to jest to, czym chciałem się z wami podzielić. Amen. Ciebie dotknij, Panie, mnie. Mej duszy pragnienie do Ty. Ukryj mnie w sobie, skłoń kolana me. Poznać Jezusa bardziej chcę. Weź życie me, przemień je na zawsze. Tchnij mocą swą, bym skrzydła swe jak orzeł wzbił. Weź życie me, przemień. Czekam na Ciebie, dotknij, Panie, mnie. Mej duszy pragnienie to Ty. Ukryj mnie w sobie, skłoń kolana me. Poznać Jezusa bardziej chcę. Weź życie me, przemień je na zawsze. Tchnij mocą swą, bym skrzydła swe jak orzeł wzbił. Weź życie me, przemień je na zawsze. Tchnij mocą swą, bym skrzydła swe jak orzeł wzbił. Thank you.
pragnienia.